Piotr Sitek, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu pokażemy odsłonięcie pomnika ofiar obławy augustowskiej. Jakże wielka i bolesna była rana zadana wtedy sercom tylu polskich rodzin. Powiemy o spotkaniu profesora Andrzeja Strumiły z laureatami konkursu Andrzej Strumiło, as Suwalszczyzny i świata. W pomnikach tych znajdują się prace osób nagrodzonych. Oraz przypomnimy otwarcie nowej plaży miejskiej w Ełku. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim ponad 5 hektarów zagospodarowanego po części terenu. 80. rocznicę istnienia szkoły obchodzili pracownicy, uczniowie i absolwenci zespołu szkół imienia generała Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Szkoła powstała w 1938 roku. Do tej pory ukończyło ją ponad 6 tysięcy osób. Na początku była to jednoroczna szkoła męska. Uczniowie z braku możliwości dojazdu nocowali w budynkach gospodarczych szkoły. Internat został wybudowany w 1958 roku, a 8 lat później oddano do użytku nowy budynek szkolny. W 1980 roku szkole nadano imię generała Ludwika Michała Paca, wielkiego prekursora i propagatora nowoczesnego rolnictwa. To rzeczywiście piękny jubileusz, bo 80-lecie funkcjonowania szkoły to już jest zacny wiek, można powiedzieć. 80 lat zespołu szkół rolniczych czy szkoły rolniczej w Dowspudzie na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Można i trzeba te dwie rocznice ze sobą wiązać. Jedna jest okrągła, stulecie, druga do niej się zbliża, ale też to już jest naprawdę duży okres i ważny okres historii. Przyjechało dużo absolwentów, szukają siebie, jak obserwuję na zdjęciach klasowych sprzed lat. Jedni kończyli tę szkołę dawniej, drudzy nieco później. Pomnik w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 roku odsłonięto w Suwałkach. Pomnik w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej z lipca 1945 roku odsłonięto dziś w Suwałkach. Monument na rondzie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Mikołaja Reja przedstawia złożone do modlitwy dłonie, oplecione drutem kolczastym, wznoszące znak Polski Walczącej. Inicjatorem jego budowy był Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku. Uroczystości rozpoczęła msza święta w pobliskim kościele Bożego Ciała, której przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Łódź. Jakże wielka i bolesna była rana zadana wtedy sercom tylu polskich rodzin. Przez lata krwawiące, niezagojona, niezasklepiona, w wieluż domach dotkniętych pacyfikacją tradycyjne wigilie, dodatkowe nakrycia dla nieznajomego, było przecież nakryciem dla konkretnych osób. Ojców, synów, córek. Były, można powiedzieć, nakryciem nadziei. 25. Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych odbył się w Suwałkach. Przemarsz orkiestr, koncerty konkursowe, pokaz parady marszowej i koncert okolicznościowy. Wystąpił zespół folklorystyczny Pogranicze z Szypliszk, Semper Fidelis OSP z Osięcin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Suchowoli i Suwalska Orkiestra Dęta. W koncercie głównym wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Raczki. Dzisiaj w Suwałkach w niedzielę mamy taki regionalny przegląd orkiestr Dęta. Tych Ochotniczych Straży Pożarnych, 25, czyli jubileuszowy ten. I po raz kolejny kilka lat temu też gościliśmy orkiestry strażackie. One pięknie prezentują się, piękne brzmienie. Ten przegląd będzie ze wszech miar takim pozytywny i przekaz ten muzyczny będzie dobitny, taki jak zawsze. Orkiestry dętne mocno brzmią. I tutaj dla Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej składam serdecznie słowa podziękowania za to, że wybrane zostało nasze miasto do zorganizowania tego przeglądu i prezentacji orkiestr dętych. Tomik z pracami laureatów 4. miejskiego konkursu Moje Miasto Suwałki pod hasłem Andrzej Strumiło, as Suwalszczyzny i świata, wydał Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W konkursie udział wzięli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, którzy przygotowywali portrety profesora, recenzowali jego dzieła, pisali listy i przygotowywali filmy. Komisja oceniła łącznie 140 prac i wyłoniła laureatów w 5 kategoriach. Oprócz prac laureatów profesor wybrał swoje ulubione i tak powstał tomik, mówi Wioletta Cieślukowska, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W tomikach tych znajdują się prace
pracę osób nagrodzonych, gdzie rozstrzygnięcie konkursu już mieliśmy w listopadzie. Natomiast dzisiaj taką szczególną nagrodą, myślę, że i dzieciom, i opiekunom, będzie wręczenie tych tomików, które są podpisane przez pana profesora. W tomikach znajdują się prace laureatów i prace, które zostały wyróżnione przez pana profesora Andrzeja Strumiło. W Suwałkach odbył się po raz kolejny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2018. 17. edycja pod hasłem Twórczość przestrzenią wolności przyciągnęła do miasta wielu młodych aktorów, którzy dokonują podsumowania swoich dokonań artystycznych, konfrontują się z adeptami teatru z innych zakątków Polski, a także z innych krajów. O szczegółach opowiada Grażyna Filipowicz-Karp, dyrektor festiwalu. Myślę, że jest to wysoki poziom prezentacji. Zawsze do nas przybywają zespoły, które już znaczą wiele w Polsce i w tym roku również mamy powtarzające się zespoły, które właściwie zajmują bardzo wysokie lokaty gdzieś tam właśnie na polskich festiwalach i nie tylko, i zagranicznych również. Prezentują piękne spektakle, poruszają piękne tematy, które są wypowiedzią młodych ludzi na temat otaczającego świata. Motywem przewodnim naszego festiwalu był temat twórczość przestrzenią wolności. Te tematy są również realizowane w spektaklach. Na forum wymiany doświadczeń spotkali się suwalscy seniorzy. Wszystko po to, aby podsumować dotychczasowe działania i pomyśleć o dalszych planach. Seniorzy od kilku lat aktywnie włączają się w życie miasta, inicjują imprezy i wydarzenia kulturalne, sprzątają, organizują zajęcia dla dzieci. Jak mówi Anna Ruszewska z Centrum Aktywności Pryzmat w Suwałkach, forum ma pokazać obecność seniorów. Senioralne Forum Wolontariatu to podsumowanie projektu Senioralna Akademia Wolontariatu, gdzie chcemy podkreślić, jak bardzo duże jest zaangażowanie wolontariuszy seniorów w aktywność społeczną. Bo szanowni Państwo, wiemy, że dzisiaj wiele działań jest skierowanych do seniorów, ale my chcemy podkreślić to, że seniorzy w Suwałkach są aktywnymi uczestnikami życia społecznego, dzielą się wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Już nie tylko brak infrastruktury drogowej, ale też rąk do pracy. To największe bolączki przedsiębiorców z Suwalszczyzny. O ich problemach rozmawiali w Suwałkach uczestnicy Podlaskiego Forum Gospodarczego, które skupia przedstawicieli władz trzech największych miast województwa podlaskiego. Była mowa o strategii rozwoju województwa, miejscu Suwałk i bieżących sprawach. Spotkaniu przewodniczył Witold Karczewski, przewodniczący forum i prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Na dzień dzisiejszy tych problemów jest więcej. Nie tylko brak rąk do pracy, ale to jest taki palący temat, ponieważ proste zasoby ludzkie wyczerpały się. Bezrobocie spadło poniżej 10% i ci, co nie pracują, to one już nigdy nie będą pracować, ponieważ ci ludzie z jakichś względów nie chcą pracować. I przedsiębiorcy korzystają z pracowników z Ukrainy, z Białorusi, z innych regionów i koszty pracy wzrosły. Byliśmy konkurencyjni na rynkach zagranicznych, bo koszty pracy nasze były mniejsze. Teraz one systematycznie wyrównują się. Nowa plaża miejska w Ełku już otwarta. Miejsce do kąpieli, pomosty, boiska do gry, wieża widokowa i wiele innych atrakcji jest już dostępnych dla uczelni przyjezdnych. W środę otwarto nową plażę miejską. Miejsce robi wrażenie na pojawiających się tutaj mieszkańcach i turystach. Całość zrealizowanych tu prac kosztowała około 8,5 miliona złotych, z czego niemal 6 to środki pozyskane z funduszy europejskich. Co dokładnie czeka już na plażowiczów, wylicza prezydent Andrukiewicz. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim ponad 5 hektarów zagospodarowanego po części terenu. Mamy plażę piaszczystą, będzie plaża trawiasta, mamy pomost na plaży, pomost widokowy z wieżą, mamy pomost dla łódek, mamy slip do zjeżdżania sprzętu pływającego, jest budynek szatniowo-sanitarny z wieżą, z tarasem widokowym, mamy miejsca schronienia przed deszczem. Jest miejsce przeznaczeniem dla karawanów. Są parkingi, parking dla rowerów, alejki, oświetlenie,
kompleksowa infrastruktura, która będzie służyła w przyszłości również wędkarzom. Są również tutaj prysznice. Cały teren jest oświetlony, monitorowany. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.